Potrzebuję trzech ludzi, dźwig i fortepian. Nie zadawać pytań, mamy tylko 5 godzin. Przez 5 godzin wszystko jest legalne. Co robisz? Jadę autobusem bez biletu. Zjadłbym apap noc w dzień. Dzielę przez zero. Zjadam ziemniaki i mięso zostawiam. Wpisuję lepsze oceny do dziennika. Obrażam papieża w internecie. Okrutnik. Doprowadzam do rasowo czystej Europy. Zjadłbym człowieka. Podobno smakuje jak kurczak. Idę odzyskać Jerozolimę. Nie wpuszczę księdza do domu. Idę po autograf do sióstr Godlewskich. Przyjmujemy imigrantów do Polski. Grałbym w spiracone gry. Torturowałbym tych skurwysynów z Electronic Arts, żeby naprawili te jebane serwery w FIFA od 7 lat! Pamiętacie te słoiki z cukierkami w kotelach z napisem weź jednego? No to wyruchałbym martwego jelenia. Gram Yasuo na rankedzie pod AP. Sprawdzam, gdzie raki zimują. Wypuszczam Barabasza. Wysyłam Nudesa seksmasterce. God, please, no! Deptam trawnik tam, gdzie jest tabliczka nie deptać trawnika. To musi być zajebiste uczucie! Jestem chłopakiem i wziąłbym ślub z chłopakiem. Dla bólu dupy prawaku. Nie usunąłbym bezpiecznie pendrive'a. Wreszcie będę mógł brzydko mówić. Siusiak! No nie wiem. Nie idę do szkoły. Ogłaszam Gonciarza i Kasię mężem i żoną. Możecie się pocałować. Wybiegam nago na ulicę i tańczę w rytm chrześcijanin tańczy. Wow. Nie konsultuję się z lekarzem ani farmaceutą. Szybko lecę do samolotu i lecę do USA. Ale i tak kurwa nic tam nie zrobię, bo samolot leci 5 godzin. Kradnę ołówki z Ikei. Kupuję licencję do Winerara. Napisałem to samo 11 godzin temu. O, przepraszam panie, kurwa, oryginalny, jedna ze 128 osób, które napisały ten żart. Nie zrobiłabym nic wyjątkowego, ponieważ moje działania są kontrolowane bardziej przez sumienie niż prawo. Żartuję, zabiłabym wszystkich, których nienawidzę. Ja przepraszam bardzo, ale powinniśmy się zachowywać dojrzale, bez względu na prawo! Krzyczę na ulicy, kutas kozła! I pomyśleć, że ten sam człowiek zrobił rewelacyjną sztukę składania historii i nieprawdopodobny krok pierwszy. No cóż, było, minęło. Oglądam Gonciarza, bo normalnie mi zabraniają. Spinam się na wieżowiec w Japonii, udając jebanego King Konga i rzucam kupą, mając nadzieję, że trafię w Gonciarza. Cofam się w czasie, teleportuję do Zakopanego, hakuję system i wyłączam playback Despacito. Kupuję w chuj narkotyków, bo byłyby tańsze, skoro legalne, a po 5 godzinach sprzedaję je po normalnej cenie i zostaję milionerem. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Pomogłabym uciec ludziom z Korei Północnej, a tak serio pewnie bym przespała, no bo to jest 5 godzin wolnego. Wyjechałabym z kraju i pojechała na koncert seksmasterki. Zakumplowałabym się z nią, doprowadziłabym koło niej, rozpoczęłabym karierę cegły, bym był... Co? Zabiłabym wszystkich moich wrogów, a ich ciała posypałabym różowym brokatem. Następnie sprzedałabym pod nazwą różowe ludzkie kocyki pony na czarnym rynku. A tak bardziej realnie to zjadłabym pączka, bo to jest nielegalne na mojej diecie. W związku z tym, że od 1 stycznia poszukiwanie z wykrywaczem metali bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków jest nielegalne i z wykroczenia przekwalifikowano je na przestępstwo, wybiegłbym z domu z wykrywką i przekopał las jak dzik z truflami. Pobieram GTA 4, GTA 5, San Andreas, z torrentów, jeszcze Star Warsy, odcinki od 6 do 8 i jeszcze do Biedronki po lody. Wchodzę na pornosy i klikam, że mam 18 lat, bez wyrzutów sumienia. 5 godzin z adblockiem. Delegalizuję 5-godzinną legalizację wszystkiego. A po godzinie trafiasz za kratki za popełnienie przestępstwa. Idę odzyskać moją kasetę. Epoka lodowcowa, którą kiedyś zostawiłem za dzieciaka na szkolnej świetlicy. A potem pani kurwa nauczyciel powiedziała, że ona zawsze tam była, a ja jestem złodziejem. Już niedługo, serio, chuj ci w dupę, pani Bożenko. Powiedz mi, internecie, jaki jest przepis na sukces na YouTubie? Anuluję subskrypcję Gonciarza, a 5 godzin później znowu zostaję subskrybentem.